w ogóle, co tu? Nie pasuje tutaj, nie? A on mnie znał, on, to jest mój kolej z osiedla, nie? I on się o mnie cały czas modlił. I on mnie tu zaciągnął. I on może powiedzieć, jaki byłem szczęśliwy. I wiecie co? Chodziłem tam pod Platana, na Davida Pearsona. I trzeciego dnia nie wytrzymałem i oddałem życie Jezusowi. I po prostu wszystko się zmieniło. Zostałem uwolniony od nałogów. Jestem innym człowiekiem. Wróciłem do Zielonej Góry i moi znajomi mówili mi, ty masz inne oczy, ty masz inny głos, ty jesteś innym człowiekiem. No i Bóg, i widzicie, Bóg kieruje moim życiem i dzisiaj jestem tutaj i mówię o Jezusie, o tym, jaki On jest dobry. No, jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy to jest prawda w ogóle, czy co to w ogóle jest wiedza, co to jest, mówię ci, że to jest ściema, że to jest prawdziwe. Szukaj.